Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dziś mam dla Was ogromną grę, czyli Frosthaven od wydawnictwa Cephalofair Games. Dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. Jest to drugi film o Frosthaven, dlatego że pierwszy to był unboxing, gdzie pokazałem Wam zawartość opakowania i mogliście zobaczyć sobie, co znajduje się w tym ogromnym, gigantycznym, kilkunastokilowym pudełku. A dziś chciałem Wam opowiedzieć już o troszeczkę o samej grze. Przy czym nadal będą to pierwsze wrażenia, bo rozegrałem kilka scenariuszy i jeśli chcielibyście zaczekać na finalną recenzję po skończonej kampanii, to zajęłoby mi to chyba kilka lat, bo to jest tyle zawartości. Ale powiem Wam, jakie są moje przemyślenia. No i Frosthaven jest, można powiedzieć, kontynuacją gry Gloomhaven, która przez bardzo długo była na pierwszym miejscu BGG. Nie wiem, czy dalej jest, bo tam są jakieś rotacje z Brassem i tak dalej. Ale jest to kontynuacja taka, powiedzmy, że luźna, bo ona nie kontynuuje nie tyle fabułę, co jakby osadzona jest w tym samym świecie i oparte na podobnych mechanikach, aczkolwiek tutaj rozbudowanych bardziej. Jest to gra, powiedzmy, przygodowa, ale gdzieś tam mająca dużo naleciałości z gier euro, dlatego że jest mocno optymalizacyjna i dosyć mało losowa, więc to nie jest taka typowa gra Amerii, taki dungeon crawler, gdzie wesoło rzucacie kostkami i tam biegniecie na potwory. Ja Wam teraz pokrótce opowiem, jak się w tą grę gra. Raczej spoilerów tu nie będzie, no muszę pokazać jakiś tam scenariusz, ale się nie przejmujcie, bo to będzie ten początkowy, jakby samouczkowy, że tak powiem. Więc pokażę Wam, jak to wygląda, jak się w tą grę gra, a potem wrócimy sobie tutaj i powiem Wam o moich przemyśleniach na temat Frosthaven. Tak prezentuje się Frosthaven podczas zerowego scenariusza, takiego, powiedzmy, wstępnego, który ma przyswoić Was z grą, z zasadami, może nie zasadami, ale jakby jest łatwiejszy niż te późniejsze, troszeczkę prostszy. I jest takim scenariuszem rozruchowym, więc ciężko uznać go za spoiler. No ale zobaczycie, co tutaj się będzie działo, więc jeśli w ogóle nie chcecie zobaczyć nic z Frosthavena, no to musicie przeskoczyć dalej. Po drugie, to nie będzie film instruktażowy, gdzie będę tłumaczył każdą zasadę i tak dalej. Ja chciałbym bardziej osobom, które nie grały nigdy w Gloomhaven, ani w Szczęki Lwa, pokazać, na czym ta gra mniej więcej polega, żeby takie osoby mogły zobaczyć, czy to jest coś, co je interesuje, czy nie, czy to jest coś, co by chciały zagrać. Jeśli graliście w Gloomhaven, spokojnie możecie ten fragment przeskoczyć filmu, no bo zasady pewnie znacie, no tutaj jest troszeczkę zmian, ale podstawa tych wszystkich zasad, sposób, w jaki się walczy i tak dalej, jest bardzo podobny. I tak, mamy na początku, rozkładamy sobie, na początku w ogóle otwieramy sobie scenariusz. Mamy księgę scenariuszy, całkiem grubą, jak widzicie. I tu mamy tak, jakiś tam mamy wstęp fabularny, który opisuje nam, o co chodzi. Tu w ogóle mamy scenariusz 0, tytuł scenariusza, jaki jest cel. No cel jest taki, że musimy pokonać wszystkich naszych wrogów. Tutaj mamy jakiś wstęp fabularny. Specjalne zasady, jakie tutaj w tej grze są, ja troszeczkę je pominę, no bo one jakby są, upraszczają trochę tą rozgrywkę, ale chciałbym Wam pokazać, jak się w to gra tak już faktycznie, a nie z tymi trochę prostszymi zasadami. Tu mam informacje, jakich będziemy używać różnych znaczników terenu, wrogów, jakie będą skarby do zdobycia i jaki jest układ naszego startowego pomieszczenia, w którym zaczynamy rozgrywkę. Bo różnica w stosunku do Gloomhaven jest taka, że tutaj nie widzimy od razu całego układu naszego scenariusza. Tu jest tylko pokazany map layout, czyli wiemy więcej, jakie kafelki będziemy potrzebować, jak one będą ułożone, ale kompletnie nie wiemy, co będzie na przykład w tych dwóch. Wiemy tylko, co będzie w tym startowym. I tak wygląda ten startowy tutaj przygotowany do rozgrywki. Mamy tutaj jakieś takie skały, po których nie możemy chodzić. Mamy taki trudny teren w postaci śniegu. Wybraliśmy sobie miejsca startowe dla naszych bohaterów. Każdy bohater ma tutaj figurkę, gdzie zaczynamy. I mamy dwa hound, czyli takie, powiedzmy, mroźne, jakieś piekielne psy, z którymi będziemy sobie walczyć. I teraz tak, na każdej takiej planszy, układzie scenariusza, tu jest pokazane, jak rozstawiamy wrogów. I zawsze są tutaj takie trzy, jakby można powiedzieć, rąby. I one pokazują, jakiego wroga rozstawiamy w tym miejscu w zależności od liczby graczy. Na przykład jeśli tutaj pierwszy i drugi ten rąb jest pusty, no to znaczy, że tego wroga nie będzie w przypadku gry dwoma lub trzyosobowej, dopiero w przypadku gry czteroosobowej będzie. Tutaj dopiero jak będzie trzech graczy, czy trzech bohaterów, dajemy takiego wroga elitarnego, dlatego że żółty to jest elitarny, biały to jest normalny. Więc tak wygląda mniej więcej skalowanie w przypadku różnej ilości graczy. Im więcej graczy, tym więcej tych potworów i wrogów. Co się dzieje tutaj, co będzie się działo i co odkryjemy później, dopiero dowiemy się, kiedy otworzymy tutaj te takie śnieżne drzwi, kiedy tam dotrzemy, otworzymy tą lokację, dopiero wtedy przeskoczymy do drugiej książki scenariuszy, która pokaże nam, co tutaj należy położyć. I mamy tak, mamy wroga, wiemy, że to jest jakiś tam hound.
Mamy 6 miejsc, dlatego że może mieć 6 wrogów. Będziemy tutaj na tych fragmentach tej karty wroga zaznaczać, ile mają punktów życia, jakie mają ewentualnie statusy, jeśli jakieś tam będą miały, na przykład coś tam im zrobimy, co będzie miało wpływ na kolejne jakby tury tych wrogów, no to też będziemy sobie tutaj zaznaczać. I to mam informację, ile taki pies ma punktów życia, ile ma ruchu i z jaką siłą będzie atakował. To są podstawowe wartości i ruchu, i siły. Ta lewa część dotyczy podstawowej jednostki, czyli taki stędzisa z takim białym, gdzie on tu stał? Tu stał. Z białą podstawką. Jeśli byśmy mieli wroga elitarnego z taką żółtą, złotą podstawką, to patrzymy na prawą część. No i te wrogowe elitarni są po prostu mocniejsi, mają tutaj więcej życia, więcej ruchu i tak dalej. Aczkolwiek te wszystkie wartości podstawowe będziemy potem w czasie walki modyfikować, dlatego że każdy wróg ma jeszcze taką talię modyfikatorów, każdy bohater również. I podczas walki, kiedy ten wróg będzie coś tam sobie robił, będziemy taką kartę też dociągać, ona jakoś tam będzie modyfikowała walkę. Ale też akcję, jaką wróg będzie wykonał, ta akcja bazuje na kartach akcji, które dany wróg ma. I tutaj każda taka karta wroga pokazuje, co on tam będzie robił. Na przykład Nothing Special po prostu będzie się ruszał ze swoim standardowym ruchem i atakował ze swoim standardową siłą. Ale na przykład, nie wiem, jeśli byśmy mieli takie coś jak, nie wiem, tutaj na przykład, no to on rusza się standardowo, walczy standardowo, ale dodaje 2 do siły, jeśli cel tego psa byłby w pobliżu jakichś innych psów na przykład. Tutaj rusza, ma mniejszy ruch, ale jakiś tam status da naszym bohaterowi. I tutaj zależy od tych karty, co tutaj będzie się działo. Mogą być takie karty w tych taliach wrogów, które powodują, że on w ogóle nie będzie walczył, a będzie na przykład się leczył, albo w ogóle nie będzie się ruszał, coś tam będzie robił. Każdy wróg w tej grze, a tych wrogów jest kilkadziesiąt, ma inną taką kartę i ją sobie wsuwamy do takiej właśnie koperty. I każdy z wrogów ma też inną talię tych akcji. Więc to nie jest tak, że każdy wróg się zachowuje inaczej, bo każdy wróg ma po prostu inną kartę akcji, więc będzie inne rzeczy robił. Ta talia modyfikatorów jest po prostu wspólna dla każdego przeciwnika. Potem mamy naszych bohaterów. Każdy nasz bohater ma taki licznik. To jest licznik punktów życia i licznik punktów doświadczenia, które możemy zdobywać podczas danego scenariusza. Mamy kartę postaci, na której jest dosyć dużo informacji, no ale to trzeba sobie przyswoić, kiedy zaczynamy grać jakimś bohaterem, kiedy wybieramy go na początku gry, o co w nim chodzi. Tutaj z tyłu mam jakiś opis fabularny, jest pokazane, jaka jest złożoność tego bohatera, w czym on się specjalizuje. No i tutaj, jakie są jego podstawowe, jakby takie, można powiedzieć, zasady gry, co on tam robi szczególnego i tak dalej. Tu mamy pokazane też, ile ma punktów życia w zależności od poziomu, na którym się znajduje, ile ma kart na ręce i taką kartę bohatera sobie tutaj kładziemy. Bohaterowie mogą mieć przedmioty, na przykład ja tu mam jakieś takie 2. To są buty, które pozwalają mi przeskakiwać przez jakimiś różnymi przeszkodami. Tutaj mam amulet życia, który pozwala mi się wyleczyć. Te przedmioty mogą być takie, które są jednorazowe na scenariusz. Są przedmioty, które na przykład można użyć wielokrotnie podczas scenariusza i które się odnawiają podczas odpoczynku, więc to zależy. Każdy bohater ma też taką talię tych modyfikatorów, taką samą jak wróg. Tyle podczas ataku, jakoś tam zmieniają siłę naszego ataku. Czasem na minus, czasem na plus. Jest ona losowa i to zastępuje po prostu rzut kością. Dlaczego tu jest talia karta, nie kości? Dlatego, że tą talię też będziemy modyfikować podczas rozgrywki, kiedy będziemy zdobywać doświadczenie naszego bohatera. Będziemy niektóre z tych kart z tej talii, te słabsze na przykład wyciągać, zamieniać je innymi, więc w miarę postępu gry nasz bohater będzie atakował po prostu mocniej i silniej. Na przypadku kości ciężko byłoby to zrobić. Mamy jakieś takie znaczniki, każdy bohater ma, które możemy wykorzystywać do zaznaczania różnych tam rzeczy na planszetkach czy na kartach. I co najważniejsze, każdy bohater ma talię kart. Ten bohater ma akurat 12 kart, inni bohaterowie mogą mieć mniejszą liczbę kart. I każda taka karta składa się z 2 części. Górnej jest to jakaś akcja, dolnej też jest jakaś akcja i na środku mamy wartość inicjatywy. Im ta wartość jest niższa, tym nasz bohater szybciej będzie wykonywał swoje akcje w czasie danej swojej tury. Im wyższa, tym później. I ma to znaczenie, bo każdy z graczy wybiera sobie na początku całej rundy 2 takie karty. Decyduje, która karta to będzie ta, z której będzie brana inicjatywa. Na przykład w tym przypadku zdecydowałbym sobie na przykład wykorzystać te 2 karty i powiedzmy, że moja inicjatywa to będzie 23. Drugi gracz robi w sekrecie to samo. Jeśli gracie więcej osób, jeśli gracie solo, to nie ma znaczenia. Jeśli gracie więcej osób, to nie możecie sobie mówić wartości tej inicjatywy, tylko możecie sobie powiedzieć, no będę szybki, będę wolny i tak dalej, i tak dalej. A potem, kiedy gracze wybiorą te 2 karty, wróg
dobieramy górną kartę wroga i patrzymy, jaką on ma inicjatywę. I to określa kolejność ataków i ruchów w danej rundzie. Więc my nigdy nie wiemy, czy ten wróg będzie przed nami, po nas. No, musimy jakoś tak zgadywać i starać się coś mądrego sobie tutaj wymyśleć. I w tej grze jest tak, mamy naszych bohaterów, mamy te figurki, nasze postaci. To nie jest tak jak w typowej grze dungeon crawlerowej, gdzie my sobie teraz mamy jakieś rzeczy do wyboru, że możemy się tam ruszyć o ileś pól, zaatakować czy coś tam. Tylko to, co możemy zrobić, zależy od kart, które wybierzemy. Jeśli na przykład wybrałbym sobie te dwie karty z tych wszystkich, które mam na ręce, jako karty, które chcę wykorzystać w tej konkretnej rundzie, to na przykład mogę tak, ta karta pozwala mi zaatakować z siłą 3, ona jeszcze tam robi jakieś dodatkową rzecz, ale to już nie jest ważne w tym momencie, lub ta karta pozwala mi zaatakować z siłą 1 i dodać jeszcze efekt wound na wroga, gdzie na początku każdej tury on będzie tracił jedno życie. Ta karta pozwala mi zaatakować z siłą 1 trzech wrogów różnych o zasięgu 2 albo ruszyć się o 3 pola. I ja, decydując się na te dwie karty, będę mógł wykonać jedną akcję górną z którejś z tych kart i jedną akcję dolną z pozostałej. Czyli jeśli na przykład ja zdecydowałbym się wykonać akcję górną z tej karty, czyli atakować siłą 3, to wtedy z tej drugiej mogę wykonać tylko akcję dolną, czyli ruszyć się o 3. Czyli w przypadku połączenia tych kart ruszam się o maksymalnie 3 pola i atakuję z siłą 3. Ta siła ataku będzie jeszcze zmodyfikowana o kartę z tej talii. I teraz drugi gracz robi tak samo, ma też swoje karty, kompletnie inne niż pierwszy gracz, bo każdy bohater jest asymetryczny. Jest na przykład taki bohater, to nazywa się Banner Spear. Ta pani może wzywać jeszcze pomocników na pole walki, takie sztandary dodatkowe. Ma tutaj całe zasady gry, rozgrywki i tak dalej. I ona ma kompletnie inną talię kart. Ta talia kart też nie jest na stałe, dlatego że jak widzicie, te karty mają jedynkę w lewym górnym rogu. To znaczy, że to są karty pierwszego poziomu. W miarę rozwoju waszej postaci będziecie sobie te karty dodawać. Modyfikować będą tutaj coraz mocniejsze karty. I powiedzmy, że ta pani wybrałaby sobie takie dwie karty na swoją akcję. Z tej mówi, że ruszy się o 3, a z tej, że może zaatakować włócznią z siłą 3 do maksymalnie 3, zasięg 3, czyli po prostu rzuci włócznią w tego strasznego psa. I to są te dwie karty. Tutaj powiedzmy, że inicjatywa 21. Tu mamy inicjatywę 23. Czyli tak, układamy sobie w tej kolejności. Najpierw była Banner Spear, potem był Drifter, a potem mamy Hounda, czyli psa. I w tym momencie pies dociąga tą kartę, Calculated Strike, czyli karta potwora mówi to, że ruszy się on o 2 wolniej niż normalnie, ale zaatakuje o 1 mocniej. I patrzymy, że pies ma inicjatywę tutaj. I teraz robimy to, co chcemy. Z tej karty na przykład robimy tak, że decydujemy się o ruch 3, raz, 2. Tutaj i atakujemy z siłą 3. Pies ma 4 punkty życia, my zadajemy 3 obrażenia, dociągamy górną talię modyfikatora, plus 1, czyli 4, on ma 4 życia, my zadajemy 4 obrażenia i pies został pokonany. Kiedy pies zostaje pokonany, zostawia tutaj taki znacznik lutu, czyli w tym miejscu, jeśli zakończymy ruch na tym polu, będziemy mogli sobie ten znacznik dobrać i zdobędziemy jakiś tam skarb, złoto, zasoby i tak dalej. Najczęściej jakieś zasoby. Albo złoto, albo zasoby. Drugi gracz teraz decyduje się, że rusza się, mamy te dwie karty, rusza się o 3, raz, 2, 3 i atakuje tą włócznią, maksymalny zasięg 3 tego psa, dociągamy górną kartę, też mamy plus 1, czyli byśmy go zabili. Ale na przykład, gdybyśmy jako górną kartę dociągnęli, na przykład mieli takie coś, zamiast 3 obrażeń zadalibyśmy 2 i ten pies nie dostałby pokonany, co powodowałoby, że patrzymy, jaki on ma numerek. Ma numerek numer 2 i na dwójce zaznaczamy po prostu 2 obrażenia. I wiemy, że ten pies ma w tym momencie 2 obrażenia, ale on tam sobie będzie mógł robić coś dalej. I teraz on by atakował, ruszyłby się tutaj, zaatakowałby tego bohatera z siłą swoją standardową, to jest 2 plus 1, czyli 3, plus ten modyfikator, plus 1, 4, czyli zabrałby nam aż 4 obrażenia i my sobie te obrażenia teraz redukujemy do 6. I tak wygląda rozgrywka. Gramy sobie tak długo, aż zrealizujemy cel scenariusza. Jeśli w którymś momencie byśmy pokonali tego psa, doszlibyśmy na to pole i otworzylibyśmy sobie tą lokację, bierzemy książkę scenariuszy numer 2,
patrzymy na odpowiedni paragraf i patrzymy sobie, co tutaj się będzie działo. W tym momencie musielibyśmy całe to pomieszczenie rozłożyć sobie w taki sposób, jak jest pokazane, dodać różne skarby, dodać potwory, dodać pułapki, skrzynie itd., itd. I dopiero wtedy by się coś tam okazało. Kiedy byśmy pokonali wszystkich wrogów, scenariusz się kończy i przechodzimy sobie do podsumowania. Tu jest też powiedziane w tej książce scenariuszy, że jeśli wszyscy będą martwi na końcu rundy, kiedy pokonaliśmy wrogów, przechodzimy do sekcji 2.2 w tej drugiej książce scenariuszy i sobie czytamy, co tam się działo po zakończeniu tego scenariusza. Jeśli chodzi o skarby, to wygląda to w ten sposób, że do każdego scenariusza przygotowujemy taką talię lutu, czyli rzeczy, które możemy zdobyć podczas scenariusza. I kiedy zbieramy lut, no to nie zawsze złoto, tylko to mogą być różne rzeczy. Jednak czasem są to jakieś, tutaj widzicie, skóry, czasem są to pieniądze, drewno, różne zasoby. Może być jakiś tam na przykład metal. I to jest potrzebne do tego, że my potem sobie z tych zebranych zasobów będziemy mogli budować budynki, będziemy sobie mogli w naszej wiosce wytwarzać przedmioty, dlatego że to, co widzicie, to scenariusz, to jest tylko połowa gry, tak naprawdę gry Frosthaven. A to jeszcze nie powiedziałem, tu jeszcze mamy taką planszetkę, na której oznaczamy siłę żywiołów, mamy 6 żywiołów, niektóre karty przesuwają ten poziom żywiołu na tą stronę mocną i wtedy, jeśli na przykład taki żywioł jest w odpowiednim miejscu, możemy wykorzystać jakąś dodatkową siłę naszej karty i wtedy te żywioły się zużywają. No to jest jakaś taka forma, powiedzmy, magii, czy czarów, czy wzmacniania jakichś tam naszych kart. I teraz tak, to jest ta faza scenariusza. Kończymy scenariusz i wracamy do naszej wioski Frosthaven. Ja nie chcę Wam tutaj za dużo spoilerować. Dostajemy taką mapę. Ja tej całej mapy rozkładać może nie będę, ale ta mapa mniej więcej pokazuje, jak wygląda Frosthaven na początku. Na początku nie wygląda za ciekawie, mamy tutaj dużo pustych miejsc, ale w miarę rozwoju gry w tych różnych miejscach będziemy sobie mogli budować budynki. Budowanie budynków polega na tym, że bierzemy sobie takie naklejki. Jeśli ten budynek gdzieś tam blokujemy i budujemy, te naklejki będziemy sobie naklejać na tą mapę. Dzięki czemu na tej mapie będą się pojawiały nowe budynki. I co te nowe budynki będą nam dawały? Nowe budynki będą nam pozwalały wykonywać jakby nowe różne akcje, będą pozwalały nam kupować nowe przedmioty, wytwarzać nowe przedmioty. Będziemy mogli sobie bawić się w alchemię. Na przykład mamy taką tutaj specjalną tabliczkę alchemii i będziemy sobie mogli wytwarzać jakieś, wydając różne zasoby, tworzyć jakieś tam dziwne mikstury i tak dalej. No mamy tutaj bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Cała ta faza outpost phase, coś nazywa, czyli ta faza tej miasteczka czy wioski, składa się z tego, że na początku gry dostajemy taki arkusz, na którym będziemy śledzić, no tu dużo się wydaje, że tego jest, ale faktycznie no trochę tego jest. Będziemy śledzić sobie postęp naszej kampanii. U góry będziemy śledzić postęp dni. Gra jest podzielona na dwie pory roku. Mamy lato, mamy zimę. Ma to wpływ na karty wydarzeń, które będziemy sobie dociągać podczas gry, dlatego że przed każdym scenariuszem dociągamy sobie jedną kartę z takiej talii wydarzeń road event, czyli takich, które trafiają gdzieś tam się nam na drodze, podróżując do miejsca scenariusza. I tutaj różne rzeczy się będą działy, będziemy dokonywać różnych wyborów, jakieś takie fabularne. Ale w fazie wioski mamy też takie coś jak outpost event, czyli karty będziemy dobierać z talii wioski. Też jakieś różne wydarzenia będą się działy, czasami tą wioskę będą nam atakować. No różne rzeczy fabularnie będą się działy. I te wydarzenia tutaj są podzielone na te, które dzieją się latem i które dzieją się zimą. Mamy osobną talię dla lata, osobną dla zimy, więc to też ma jakieś znaczenie. Będziemy sobie śledzić, ile zasobów mamy, jaką mamy tę inspirację, obronę naszej wioski, co ma znaczenie przy ataku, jeśli nas będą atakować, żołnierzy, których mamy, jakieś tam morale. Tutaj będziemy sobie mogli odblokowywać dodatkowe rzeczy, śledzić sobie prosperity, czyli taki poziom rozwoju naszego jakby miasteczka. Tu będziemy zaznaczać retired characters, czyli naszych bohaterów, którzy jeśli w czasie gry osiągną jakiś tam maksymalny poziom i zrealizują swój cel, który każdy bohater na początku dostaje, mogą przejść na emeryturę, wtedy możemy ich zastąpić innymi bohaterami. Więc to jest tak, że we Frosthaven nie będziecie przez całą grę grali tym samym bohaterem, ale w którymś momencie on przejdzie na emeryturę i dostaniecie nową postać, którą będziecie grali, kompletnie inną. Oczywiście oprócz tego arkusza wioski dostajecie też arkusz bohatera i każdy bohater ma swój arkusz, na którym ma imię, poziom, liczbę punktów doświadczenia, złoto, które posiadamy, zasoby, które będziemy zbierać. Właśnie te zasoby, które zbieramy z tej talii lutu, będziemy mogli sobie potem wykorzystywać właśnie w fazie wioski. Różne cechy dodatkowe, bonusy, które będziemy sobie odblokowywać. Każdy bohater ma
ten bloczek to ma więcej kart, ma taką kartę postaci, gdzie będzie tutaj sobie śledził te różne rzeczy. Więc w tej części wioskowej tak, najpierw śledzimy sobie upływ czasu, dlatego że po każdym scenariuszu wracamy, zaznaczamy sobie tutaj na tym arkuszu wioski upływ czasu i po odpowiednim, znaczy jeśli minie odpowiednia ilość powiedzmy dni, czy tam nie wiem jak to jest upływ, dokładnie jednostka, jakieś wydarzenia będą się działy, które będziemy sobie odczytywać z książki scenariuszy. Następnie mamy Outpost Event, czyli tak jak mówiłem, losujemy kartę z tej talii Outpost. Jakieś wydarzenie, coś tam się będzie działo, czasem coś dobrego, czasem coś złego, czasem nas zaatakują. Różnie może być. Potem mamy Building Operations. Podczas Building Operations będziemy mogli sobie wykonywać akcje w jakichś tam budynkach. Dlatego, że nasze budynki, które na początku mamy tylko cztery, mają tam, mamy Craftsman, Alchemist, Workshop i Barracks. Coś tam sobie robią, ale jak w barakach będziemy mogli na przykład szkolić żołnierzy, którzy będą nam pomagali potem w obronie wioski. Jeśli to będziemy nowe budynki podczas gry, one też będą różne rzeczy nam pozwalały robić właśnie w tej fazie Building Operations. Potem mamy etap gry, który nazywa się Downtime, gdzie będziemy mogli sobie rozwijać naszą postać, jeśli zdobyliśmy odpowiednią liczbę punktów doświadczenia. Będziemy sobie mogli wytwarzać przedmioty, dlatego że w tej grze przedmioty się nie tylko kupuje, ale też wytwarza. I te zasoby, które zdobyliśmy podczas scenariusza, będziemy sobie mogli wydawać po to, żeby jakieś przedmioty tam wytwarzać, jakieś tutaj lunety, jakieś hełmy, jakieś zbroje i tak dalej. Ale jeśli zbudujemy podczas gry odpowiedni budynek, to nie będziemy tylko mogli wytwarzać przedmiotów, ale będziemy mogli też przedmioty kupować. Kupowanie przedmiotów, one mają wtedy jakiś tam swój koszt złota, więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ostatnia faza Outpost to jest Construction, gdzie będziemy mogli, jeśli nas stać, stawiać sobie nowe budynki w naszym mieście, rozwijać to miasto. Nowe budynki oznaczają nowe przedmioty do wytworzenia, do kupienia, nowe jakieś tam różne możliwości. I po tej całej fazie Outpost wybieramy sobie scenariusz, który chcemy znowu rozegrać i przenosimy się do tego scenariusza i znowu mamy cały ten aspekt rozkładania mapy, rozstawiania wrogów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli gracie solo, tu nie ma zbyt wielu zmian w rozgrywce. Oni sugerują, że gra powinna być troszeczkę trudniejsza, dlatego że ta gra też się skaluje w zależności od tego, jaki mamy poziom naszych bohaterów. Im nasi bohaterowie są na wyższym poziomie, tym przeciwnicy stają się też trudniejsi, bo na przykład widzicie tutaj ten cały Hound, którego tutaj mamy. On jest na poziomie pierwszym, ale może być na poziomie, tutaj macie trzecim na przykład, albo kolejne poziomy. Na poziomie siódmym miałby nakład aż 17 punktów życia, więc im my stajemy się mocniejsi, tym nasi wrogowie też stają się mocniejsi. A tą siłę tych wrogów oblicza się na podstawie takiego jakby poziomu zaawansowania scenariusza. O, źle sobie obróciłem. I ten poziom zaawansowania scenariusza oblicza się poprzez poziom naszych bohaterów. Tam liczymy średni, jakoś tam dzielimy, jest tam taki specjalny wzór matematyczny. Ale chodzi o to, że jeśli gracie solo, no oni sugerują, że powinno się troszeczkę tą grę utrudnić, dlatego że normalnie w grze gracze nie mogą mówić, jakie zagrywają karty i nie mogą mówić, jaką inicjatywę będą mieli. Jest to trochę ukryta informacja. No jak gracie solo, to wiadomo, że wy wybieracie karty dla jednego gracza i dla drugiej, dla jednej postaci, dla drugiej. Możecie sobie to jakoś sprytnie, strategicznie decydować o tym, więc oni uważają, że gra powinna być trudniejsza, ale to jest jakby jedyna zmiana w tej grze w stosunku do gry wielosobowej. I tak w bardzo dużym skrócie wygląda rozgrywka we Frosthaven. W internecie znajdziecie dużo takich filmów, konkretnie instruktażowych po angielsku oczywiście. Gaming Rules ma bardzo fajny film, gdzie to wszystko tłumaczę, ale te filmy mają, nie wiem, godzinę, dwie albo i dłużej, więc jeśli faktycznie chcielibyście wiedzieć, jak się dokładnie w to gra, no to powinniście sobie takie filmy obejrzeć. A teraz przejdźmy do podsumowania. Gra jest tak duża, że po pierwsze ledwo się tu mieszczę, a po drugie przygotowałem sobie w ogóle notatki z różnymi rzeczami, o których chcę powiedzieć, mimo że zawsze zazwyczaj nagrywam na żywca i z głowy opowiadam o tej grze, o różnych grach, no a ta jest na tyle duża, że jednak musiałem sobie tutaj wynotować różne rzeczy. Co mi się we Frosthaven podoba? Po pierwsze, znaczy tak, jeszcze taki background. Ja w Gloomhaven grałem w kilka scenariuszy, bo mieliśmy ekipę do grania. Potem się troszeczkę to nasze granie rozeszło, bo pojawiły się inne gry i ciężko było się zorganizować czasowo, żeby regularnie grać, więc pierwszego Gloomhavena nie mam jakoś mocno granego, ale mam ograny Szczęki Lwa, Jaws of the Lion, dlatego że je skończyłem solo z dwoma postaciami, więc Szczęki Lwa przeszedłem całe, no i teraz właśnie z kolei na Frosthaven. Co mi się podoba? Podoba mi się po pierwsze cała ta część przygodowo, nazwijmy to dungeon crawlerowa, mimo że ona nie jest właśnie dungeon crawlerowa, bo jest to
ta gra ma dużo, dużo w gry euro, Frosthaven, bo Gloomhaven zresztą też miał. I mi przypomina troszeczkę Mage Knighta w tym kontekście, że Mage Knight, mimo że był niby grą tam powiedzmy przygodową, według pudełka, podróżujemy, znaczy poruszamy się po mapie, jakimś tam rycerzem, walczymy z potworami i tak dalej, to był strasznie nastawiony na optymalizację i to jest troszeczkę tutaj też tak, bo każdy bohater ma tą swoją talię kart, ale kart na ręce mamy coraz mniej, z każdym odpoczynkiem odrzucamy jakąś tam kartę, więc w miarę postępu rozgrywki mamy coraz mniej kart na ręce i coraz bardziej musimy optymalizować nasze akcje i we Frosthavenie nie ma za bardzo miejsca na takie swobodne bieganie po planszy, żeby sobie zobaczyć, co jest w jakimś pomieszczeniu, co tam gdzieś jest, żeby sobie po prostu, nie wiem, wesoło biegać i walczyć z potworami, tylko trzeba się skupić na tym, co jest celem scenariusza i starać się jak najbardziej optymalnie wykorzystywać nasze ruchy, bo bardzo często scenariusze się kończy tak na styk, nie? Że została nam tam, nie wiem, w ręce dwie, trzy karty i właściwie w ostatniej możliwej tam rundzie udaje nam się zrealizować cel gry. Więc to jest fajne, bo to nie jest taka wesoła turlanka, tylko jednak taka gra, gdzie trzeba taktycznie do tego podejść i się zastanowić. Oczywiście, że to są pewne elementy losowe, bo podczas walki dociągamy karty z tej talii modyfikacji, więc nie do końca wiemy, ile obrażeń zadamy. Też dociągamy karty akcji dla wrogów, więc też nie wiemy, co ten wróg do końca zrobi, no ale dużo rzeczy da się przewidzieć. Asymetryczne postacie to jest ogromna zaleta Gloomhavena, dlatego że każdy bohater, którym gramy, czy gracie solo dwoma bohaterami, czy gracie, nie wiem, po prostu więcej osób, każdy bohater jest inny, ma inne karty, inne umiejętności i inny styl gry i to nie są różnice kosmetyczne typu, że jeden bohater ma, nie wiem, 5 życia, a drugi tam 10 życia. To są bardzo ogromne różnice. Każdej postaci trzeba się nauczyć, no to jest pewna wada, bo to nie jest tak, że wyciągacie bohatera z pudełka i zaczynacie grać. Każdy bohater ma też swój poziom trudności oznaczony na planszetce, ale każdy bohater trzeba się nauczyć grać, ale jakby frajda i przyjemność jest bardzo duża, bo mówię, no każdym postaciom trzeba grać inaczej, trzeba korzystać z tych specjalnych umiejętności, zdolności, które dana postać ma. Jest tego wszystkiego w ogóle bardzo dużo w tej grze. Mamy bardzo dużo wrogów, bardzo dużo ekwipunku, bardzo dużo rzeczy, które możemy zdobyć, złupić, ekwipunku, które możemy wykonać, też zdobyć, gdzieś tam kupić. Więc ta gra ma bardzo dużo zawartości, co właśnie przekłada się na dużą regrywalność tej gry, bo nie mamy wrażenia, że ciągle tłuczemy tych samych przeciwników, nie mamy wrażenia, że ciągle mamy ten sam ekwipunek, tylko podczas całej gry faktycznie jest właśnie, mówię, no wrogów, jest cała masa, jakich powkładacie do woreczków strunowych, no to jest tych woreczków kilkadziesiąt, jest bardzo dużo przeciwników, kart wszystkiego. Dużo scenariuszy, ponad 130, wszystkich oczywiście nie da się podczas jednej rozgrywki przejść, bo tam są różne ścieżki i czasem wybierając jakąś ścieżkę automatycznie jakby blokujecie sobie inną ścieżkę, więc to nie jest tak, że wszystkie scenariusze zobaczycie, no ale w 130, nawet gdybyście z tych 130, we 130 przeszli, nie wiem, 80-90, no to przeliczcie sobie to na godziny, to macie 2 godziny powiedzmy na scenariusz razy 90 scenariuszy, 180 godzin, no to jakaś kosmiczna ilość kontentu i zawartości w tej grze jest. I jeszcze co mi się bardzo podoba z takich rzeczy, to jeśli chodzi właśnie o tą fazę taką bitwy, tą pierwszą, to jest, znaczy o tą część przygodową bardziej, to, że tutaj mapy i scenariusze rozdzielili na dwie księgi i pierwsza księga zawiera początkowy układ scenariusza i macie informację, co tam trzeba na początku sobie rozłożyć, jakiś wstęp fabularny, ale potem macie drugą książkę, która dopiero pokazuje Wam, co będzie w konkretnych pomieszczeniach, do których traficie. I to jest fajne, bo nie widać od początku układu całego mapy i nie do końca wiadomo od początku, co gdzie jest, gdzie w Gloomhaven czy w Szczękach Lwa właściwie od początku, kiedy rozłożyliśmy sobie mapę, już wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Tu jednak jest tak, że dopiero po otwarciu na przykład drzwi pierwsza księga scenariusza jakby mówi Wam, że macie teraz sobie zajrzeć do tej drugiej, do konkretnego rozdziału i tam dopiero macie pokazane, co gdzie rozstawić, co się gdzie znajduje, gdzie się znajdują wrogowie, pułapki i tak dalej. To jest fajne, bo to dodaje po prostu takiej niewiadomej i nigdy nie wiecie, na co jakby traficie podczas danego scenariusza. Jeśli chodzi o fazę miasta, tą drugą część, która tutaj doszła, której nie było właściwie ani w Gloomhaven, ani w Szczękach Lwa, no to jest też bardzo fajne, bo mamy ten rozwój budynków, rozwój tego miasta, mamy wrażenie, że miasto jakby żyje, my je rozwijamy, dodajemy nowe budynki, ulepszamy te, które są, możemy sobie wytwarzać przedmioty, mamy różne pory roku, w zależności od pół roku inne wydarzenia są dociągane z talii. Mamy te zasoby, możemy wytwarzać przedmioty, czy nie tylko kupować za pieniądze, ale też możemy tworzyć przedmioty, zasobów, które pozbieraliśmy. No jest to bardzo fajna rzecz, mi się trochę przypomina ISS Vanguard,
gdzie tam też po misji wracaliśmy na ten nasz statek kosmiczny i coś sobie mogliśmy robić. Tutaj po misji wracamy do miasta. Nie zawsze, bo czasami misje się gdzieś tam kontynuuje. Z jednej misji wchodzimy od razu w drugą, ale powiedzmy, że wracamy do miasta co jakiś czas i coś tam sobie możemy robić, możemy się zająć naszą drużyną, możemy sobie rozwinąć jakby poziom doświadczenia naszych bohaterów, na kolejny poziom możemy wejść, możemy rozwinąć budynki, coś tam sobie wytworzyć, jakieś przedmioty, no możemy się jakby przegrupować i to jest fajnie, bo mam wrażenie takiego bardziej takiego żyjącego świata, a nie, że tylko skaczemy po prostu z misji na misję, z misji na misję i tyle, nie? Tam też wprawdzie w Gloomhaven i we Frosthaven było niby to miasto, gdzie coś tam sobie naklejki jakieś naklejaliśmy i jakieś te karty miasta z wydarzeniami dociągaliśmy, ale tutaj jest tego więcej, mam faktycznie taki hub, do którego wracamy i z którego wychodzimy na kolejne misje. No i kolejna jakby dla mnie ogromna zaleta Frosthaven to jest, to może być zaleta, ale też i wada oczywiście dla niektórych, ale to jest właśnie długość gry i ilość zawartości i to jest, ja nie znam innej gry, która ma aż tyle tego wszystkiego. Było oczywiście Gloomhaven, ale ta gra jest większa, ma jeszcze więcej scenariuszy, ma całą tą fazę budowania miasta. To zresztą po pudełku nawet widać, jeśli sobie położylibyście obok Gloomhaven i Frosthaven, to widać, że tutaj jest dużo, dużo więcej tego wszystkiego. Gra jest bardzo fajnie zaprojektowana, jest ciekawa, gra się fajnie. Oczywiście, że po, nie wiem, 50-60 scenariuszu gdzieś tam może przyjść znużenie i znudzenie, zależy jak często będziecie grali, ale no zawartość jest tutaj cała masa, więc jeśli chodzi o to, ile dostajecie gry za wydaną kasę, mimo że ta gra tania nie jest, no to dostajecie tutaj bardzo, bardzo dużo. Gra jest na tyle długa i duża, że nawet w czasie gry wysyłacie niektórych bohaterów na emeryturę, kontynuujecie grę kolejnymi bohaterami, których odblokowujecie, bo na starcie jest tutaj jakby dostępna tylko pewna grupa bohaterów, a całą resztę odblokowujecie podczas już samej rozgrywki. No i regrywalność, bo zawsze się wszyscy pytają o regrywalność, no moim zdaniem nie ma znaczenia. Przy tych 80-90, 100 scenariuszach każdy zajmuje około 2 godzin, powiedzmy, że nie każdy uda Wam się wykonać, wygrać. No to ja nie wiem, tu macie no, jeszcze ta faza miasta, 200 godzin gry, no to pytanie o regrywalność jest bez sensu. Oczywiście regrywalność jest, można jakby sobie kampanię rozegrać jeszcze raz, zwłaszcza jeśli kupilibyście sobie, tutaj Wam pokażę, takie winylowe naklejki, dlatego że tutaj na niektórych elementach gry naklejacie sobie naklejki, na kartach, na mapie miasta i tak dalej, ale można kupić takie winylowe naklejki dodatkowe, które łatwo się odkleja potem z tych elementów. Bo tu macie oczywiście naklejki w pudełku, ale te w pudełka oryginalnie, które są dołączone do gry, trochę trudniej się odkleja. Jeśli kupicie sobie te winylowe, no to możecie używać tych winylowych właśnie zamiast tych standardowych, które są w pudełku, a potem po skończonej grze odkleić je i jeśli mielibyście ochotę rozegrać, możecie wszystko jeszcze raz. I teraz, jakie są ewentualnie wady Frosthaven, które, no te wady się pokrywają trochę z zaletami, bo pewne rzeczy, cechy tej gry, które dla niektórych mogą być plusem, myślę, że dla innych mogą być minusem. I właśnie rozmach i rozmiar tego wszystkiego. Myślę, że ta gra może część graczy przerazić, bo jest faktycznie ogromna, jest duża i to jest gra, która wymaga dużego jakby zaangażowania czasowego, bo to nie jest gra, którą sobie raz na miesiąc odpalicie ze znajomymi, nie wiem, po prostu dla relaksu. No to jest gra, w którą trzeba, myślę, grać regularnie i dużo. Jak już ją rozłożycie, to fajnie by było przejść te kilka scenariuszy, dlatego że chowanie i wyciąganie wszystkiego no, zajmuje czas. Też gracie konkretnymi bohaterami, dodajecie jakieś karty, dokupujecie jakieś przedmioty. Jeśli będziecie mieli dużo długie przerwy między kolejnymi sesjami, zapomnijcie o co chodziło, jak się grało danym bohaterem i tak dalej. To jest pewnie bolączka każdej gry przygodowej, ale ponieważ ta gra nie ma jakiegoś podziału na akty, nie ma podziału na jakieś rozdziały czy na coś takiego, tylko macie jedną ogromną, długą kampanię, no to mówię, no granie okazjonalne spowoduje, że nie będziecie mieli takiej frajdy, bo ciężko będzie Wam się tutaj wczuć. No i gra też nie jest dla początkujących, jeśli chodzi o zasady, bo tych zasad jest naprawdę dużo. No, instrukcja ma kilkadziesiąt stron. Mimo, że się już gra w tą grę, no to te zasady się wydają jakoś tam intuicyjne. Ruszacie się wy, potwory, no zagrywacie w sumie dwie karty podczas walki, dwie karty akcji, wykonujecie akcję z góry, w jednej karty z góry, z drugiej karty z dołu i tyle. Ale ponieważ każdym bohaterem gra się inaczej, te karty mają różne zależności, są różni wrogowie, no jest tego dużo, dużo. Może nie to, że każdy z tych elementów może nie jest sam w sobie jakiś super trudny, ale tych elementów, tych różnych klocków, które się składają na całą grę jest bardzo dużo. Tu jeszcze doszła cała ta faza tego miasta, rozwoju, no jest tego sporo. Jak ktoś jest początkującym graczem i nigdy nie grał w tego typu gry, to ja Frosthaven raczej nie polecam. Jak komuś bardziej zależy, żeby spróbować sobie właśnie Frosthavena, Gloomhavena, to już polecałbym bardziej Szczęki Lwa, bo są no bardziej przyjazne początkującym graczom, czy graczom, którzy nie mają jeszcze takiego doświadczenia. Są też mniejsze, łatwiej je skończyć, rozegrać. Więc na taki początek przygody z serią to bym polecał Szczęki Lwa.
Instrukcja jest fajnie napisana, wszystko fajnie opisuje, ale dla mnie jest troszeczkę zbyt encyklopedyczna, bo są różne fragmenty, sekcje opisane, wszystkie hasła, jest fajny indeks, wszystko można znaleźć, ale troszeczkę brakuje mi w niej jakichś takich dłuższych przykładów, może jakiegoś takiego opisu roztury, opisu kilku tur podczas bitwy. Ja wprawdzie grałem w Szczęki Lwa, więc wiedziałem, jak się mniej więcej w tą grę gra. No to są jakieś tam drobne zmiany, ale no mechanika, jakby core gry, czy fazy walki przynajmniej jest praktycznie taki sam jak w Szczękach Lwa, czy w Gloomhaven, ale myślę, że jak ktoś nie grał w te gry, no to może być mu ciężko na początku i Szczęki Lwa robiły to troszeczkę lepiej, bo tam pierwsze kilka scenariuszy, chyba cztery z tego co pamiętam, były przewidziane jako taki samouczek i one wprowadzały kolejne mechaniki i uczyły gry i dopiero po tych kilku scenariuszach wiedzieliście już jak się do końca gra, mieliście jakby całą grę w 100% dostępną dla siebie. Tutaj tak nie jest, tu jest wprawdzie taki scenariusz, nazwijmy to samouczkowy, taki zerowy, ale on właściwie no, rzuca was już na głęboką wodę, bo tam wszystkie mechaniki do niego wchodzą. Poza tym, że dla wrogów nie losujecie kart, tylko oni tam się zawsze poruszają chyba do dwóch pól, atakując siłą dwa, z tego co pamiętam, jakieś tam psy piekielne. Ale nie ma tu takiego samouczka jako takiego. Jakichś przykładów trochę w instrukcji jest, ale ich też aż tak dużo nie jest, więc jakby no przydałby się taki, nazwijmy to pseudo-tutorial, który was prowadzi, albo chociaż który by opisywał kilka tur walki, waszej, potem przeciwników i tak dalej, żebyście mogli to przeczytać i trochę ogarnąć, jaki jest taki flow i przebieg gry. Gra zajmuje dużo miejsca na stole, no ale to jest oczywiste, to jest duża gra i zajmuje dużo miejsca, jest dużo elementów, dużo komponentów. Do gry pewnie, jeśli chcielibyście grać regularnie, przydałby się jakiś tam insert. I to głównie mam na myśli potwory, bo cała reszta jest okej, okay. Tam jest insert plastikowy dla kart, dla żetonów, dla figurek bohaterów, figurki bohaterów są w pudełeczkach, bohaterowie różni są w osobnych pudełeczkach, to jest jakby całkiem spoko. Nawet te kafelki, mapy, z których składacie grę, też można sobie ułożyć jakby ponumerowa według numeracji i też da się w tym ogarnąć. Najgorzej jest z wrogami, bo wrogów rozdzielacie do kilkudziesięciu woreczków stronowych, gdzie macie standisy dla danego wroga i karty akcji. No i znalezienie tego to jest ciężko, no bo potem otwieracie scenariusz, jest napisane, że macie wciągnąć tam jakiegoś, nie wiem, łucznika zombie i teraz macie gdzieś na stole, czy nie wiem, na łóżku, czy gdzieś tam w tym pudle kilkadziesiąt woreczków strunowych i musicie przelecieć przez nie wszystkie, żeby znaleźć tego konkretnego jakiegoś tam łucznika. A ponieważ w różnych scenariuszach tych wrogowie się często rotują, zmieniają, no to też te szukanie zajmuje dużo czasu, więc tutaj przydałby się pewnie jakiś tam, myślę, insert. No i teraz jeśli chodzi o samą grę, no to też taka rzecz, to nie jest ani wada, ani zaleta, no to jest po prostu specyfika tej gry. Co już mówiłem wcześniej, że Gloomhaven jest taką grą troszeczkę euro, a mniej dungeon crawlerem czy grą Amerii, mimo że patrząc na stół wydaje się, że jest taką grą bardziej przygodówkową, typową, bo mamy figurki, mamy jakieś podziemia, mapy, poruszamy się po heksach, mamy jakieś karty, walczymy, bronie, ekwipunek. No to tu jest jednak takie jakby w tym wszystkim, to jest podszyte bardzo takimi mechanikami euro i właśnie bardzo dużą optymalizacją i ta gra nie jest taka luzacko dungeon crawlerowa w stylu, nie wiem, na przykład Massive Darkness 2, gdzie tam biegamy tralalala po podziemiach i walczymy z potworami. No tu trzeba od pierwszej właściwie tury naszej myśleć i starać się optymalizować nasze ruchy, akcje, bo nie mamy aż tak dużego pola manewru i swobody w sensie czasowej, no bo scenariusz, znaczy bohater nasz ginie, kiedy kończą mu się karty na ręce, a tak jak mówię, no ponieważ odrzucamy co każdy odpoczynek jakąś tam jedną kartę, no to te karty w ręce nam się kurczą i im dalej jesteśmy w scenariuszu, tym mniej mamy kart do dyspozycji, no a wrogów jest dużo i różnych rzeczy, które trzeba pokonać. I podsumowując, no ja uważam, że Frosthaven jest grą super, jest grą rewelacyjną i ciężko mi byłoby polecić jakąś inną grę, która robi te rzeczy lepiej, w sensie ilości scenariuszy, ilości zawartości, rozgrywki, które jest super mechanicznie przemyślane i tak dalej. Tyle tylko, że musicie jakby wiedzieć, na co się piszecie. Jeśli lubicie takie gry, powiedzmy no przygodowe, kampanijne, z dużą ilością zawartości, dużą ilością bohaterów, skomplikowanymi gdzieś tam zasadami, ale w sensie skomplikowanymi, które pozwalają na jakieś tam różne strategie, na głębie rozgrywki, na różne taktyki, na jakąś tam asymetrię. No nie ma chyba lepszej gry niż Frosthaven, bo ze wszystkich przygodówek różnych, które miałem, no to wszystkie jakby poległyby, jeśli bym porównywał właśnie ilość zawartości, ilość scenariuszy, ilość kampanii, ilość bohaterów. No mam tu Many Bones, gra przygodowa, ma dużo bohaterów, no ale nie ma tu takiej zawartości jak, nie wiem, jakiś Frosthaven. Mam jakieś tam gry przygodowe, Assassin's Creed, różne takie są fajne, ale też scenariuszy jest mniej. No tu tego jest masa i to jest, jeśli nie chcielibyście kupować gier często,
i wydawać często kasę na gry, no to mówię, raz zainwestujcie w taki Frost Haven, wydacie tego tysiaka, czy ile ta gra teraz kosztuje, ale będziecie mieli gry na rok, dwa albo dłużej, bo jest tego naprawdę cała masa i no czuć, że to jest bardzo dobra gra. No to, że ona była na pierwszym miejscu Board Game Geeka, to uważam, że to no, przez tyle lat to się bierze z czegoś i to nie można powiedzieć, że to jest jakiś hype, że ludzie się nakręcili i tam głosowali na Gloomhaven, bo ta gra ani Gloomhaven nie jest nową grą, jest już grą starą, dużo gier wyszło w międzyczasie, a jednak mimo wszystko ma oceny super i Frosthaven zresztą też się bardzo szybko pnie do góry w rankingu Board Game Geeka, więc jest to świetna, świetna, bardzo, bardzo dobra gra, którą gorąco polecam, pod warunkiem, że macie czas na taką grę, miejsce na taką grę, stół na taką grę i jeśli nie gracie solo, też ekipę, z którą będziecie w stanie się regularnie spotykać i grać. Dużo tego było, no ale gra jest bardzo duża. Bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podoba. Zasubskrybujcie mój kanał, do czego gorąco zachęcam. Odwiedźcie mnie na Twitterze, Instagramie, na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę, do następnego razu. Cześć!